Widzimy, proszę Państwa, nasze radio Tok FM Euro Concito Extra nadaje, że mamy tutaj Pragę południe. No i nie ma co z tego robić Krakowa, nie ma co z tego robić Białegostoku, Gdańska, Poznania, bo wszystko jest sobą. Każda część, każda rzecz. W procesie logistycznym, proszę Państwa, bo idziemy dzisiaj za głupimi troszeczkę wypowiedziami w radiu Tok FM żydowskim, żeby zmieniać kolory sraczki, bo takie ma zachcianki, proszę Państwa, dziennikarka już, nie pamiętam jak się ona nazywa, ale dosłownie godzinę temu, proszę Państwa, no bo to mamy około 12, prawda, godzinę temu gadała głupoty, że pijąc taki jogurt, taki kefir z dodatkiem tego a tamtego można spowodować czerwony kolor sraczki, można spowodować, sprowokować zielony kolor sraczki. Ja mówię, że te cholery nie umieją się dostosować do rzeczy, które mają dane od Boga, do sytuacji, do przyrody, no bo rzeczywiście na temat dzisiaj w Radio Tok FM Euro, to znaczy nie Concita, tylko my tutaj opowiadamy o tym, co Tok FM z Czerskiej, co ci partacze opowiadają, podszywając się tak pod Świadków Jehowy, pod to, co przebudźcie się podaje, co strażnice. Po co to robić? Nie zamieniajcie Warszawy na Kraków. Tam swego czasu w Przebudźcie się był taki artykuł, że na listku, proszę Państwa, roślinki można znaleźć przykład ogromnej pamięci, które to wynalazki będą wykorzystywane w komputeryzacji, w internecie. Ale po co to robić? Żeby chcieć na siłę, żeby chcieć na chama zmieniać przyrodę. Przecież my mamy dane to, mamy to zaakceptować, mamy to uświęcić, to co Bóg stworzył, jest powiedziane i pobłogosławił, uświęcił Bóg ten dzień. Po co mamy być osłem głupim, jak ta dziennikarka partaczka z Czerskiej 8 na 10? Mareczkowi tłumaczę to tak, słuchaj. Przecież piękny przykład Jezus Chrystus podał ojca, matki i dziecka. Przecież ojciec i matka nie dadzą dziecku zamiast chleba kamienia, a zamiast ryby węża. I więc to, co dziecko otrzymuje, to patrzy się, przygląda temu z pełną ufnością i podziwem. Także tak samo i tu, to co mamy od stwórcy, to jest piękne i to trzeba podziwiać. Na tym bazować, nie zmyślać rzeczy całkiem nowych, bawiąc się w Boga, bawiąc się w Stwórcę, no bo to jest śmieszne. To jest śmieszne. Mówiłam już wcześniej, to się potwierdza, że Żydki, one wyrzuciły Boga Jahwe, tak samo jak i katolicy, bo katolicy to jest druga klasa, czyli jak to mówią, coś gorszego, skoro Żydki najpierw pierwsze wpadły na pomysł, żeby ten tetragram wyrzucić, żeby to rozpuściło się w nicość, przepadło. Wyrzucają tutaj teraz i w XXI wieku Biblię do śmietnika, Nowy Testament. Kto? I katolicy, i światusy. Nawiązujemy do przykładu sprzed Pałacu Kultury Stalina i Lenina. A to przecież nie jest ani Pałac Kultury Stalina i Lenina i nie przypomina pałacu. Także idźmy dalej w kierunku pałacu. Mówiłam, że trzeba było się trzymać Słowa Bożego, logiki, mądrości Bożej. Tam wszystko jest. Dużo wcześniej zostało zapisane. Po co takiej tej dziennikarce, partaczce z Radia Tok FM, która dzisiaj 30, tak, opowiada takie głupoty w radiu, żeby na przykład gówno było białe, prawda? No to tak, gówno śmierdzi, a jest białe. Czy ona bardzo chce, proszę Państwa, żeby to ta biel kojarzyła się jej ze śmierdzeniem? Przecież wiadomo, że takie odwracanie natury, wściekłość, gniew, zapalczywość, knowania, to wszystko jest rakotwórcze. Dlaczego Jolanta Kwaśniewska była bardzo mądra i napisała w książce, proszę Państwa, że
taka książka jest, o czym młody mężczyzna, jakoś tak 20-letni, wiedzieć powinien, że 7 stresów dziennie, że to jest rakotwórcze, że to jest rakotwórcze. Także Państwo, zobacz, jaka ta Jolanta Kwaśniewska mądra. No to po co mamy my występować przeciwko naturze? Po co, prawda? Także chodźmy, nasze radio nadaje. To FM, Euro, Conchita, Ekstra. Bądźmy razem, moi kochani, bądźmy i kochajmy prawdę, kochajmy logikę prawdy, skoro już jesteśmy przy komputerze. I po co nam się wcielać? Po co nam się podszywać? Państwo zobaczą, jak to pięknie zrobili Świadkowie Jehowy, których to Świadków Jehowy nikt nie podrobi. Że jest przewódź, jest strażnica, to tam nie ma ani imienia, ani nazwiska. Kto to napisał? No bo cygano, że do dziadogady, tutaj strasznie dużo cyganów. Na Pradze Południe jest cześć Tereska, Praga Południe. Bardzo by chciały wiedzieć, kto, co i jak. No bo to jest styl autorytarny, jako głupio chytre, najmądrzejsze, jak ta partaczka dziennikarka. Ona się nie nazywa Agata Wróbel, tylko ta, co tak przez takie różne, taką gumową mowę ma. No, ja mówię do Mareczka, pewnie jakaś Żydóweczka. No, nie mam nic przeciwko żadnym Żydóweczkom, ale głupoty gada. No bo tak, w Boga nie wierzy, a to się wyczuwa. Jeżeli by ona wierzyła w Boga, to ona by analizowała to, co ona ma od Boga. A ona nie analizuje, bo ona chce zamienić się w Boga. I taki typ w Warszawie jest tych dupków, tych głupków, którzy chcieli być kimś, a są nikim. Którzy chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Są głupi. Stali się głupimi. Także proszę Państwa, proste było. Proste było dla Izraelitów też trzymanie się prawa Bożego. Po to Bóg dał im, tym Izraelitom, to prawo, żeby oni lepiej, łatwiej żyli. Tutaj jest Igańska, gdzie mieszkała Marysia Świder. Zapraszamy. Także ty, człowiecze, nie idź za tłumem w złym celu, bo tłum najczęściej robi źle. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Nie idź, człowiecze, za tłumem w złym celu. Rozumiecie Państwo, że nie ma ludzi dobrych, raczej ludzie idą, jak to Pismo Święte mówi, raczej ku złemu niż ku dobremu. I dlatego ten tłum, mówimy, że jest zły. A dopiero dzięki Bogu, dzięki prawu Bożemu, dostosowaniu się do prawa Bożego, może być coś lepiej. Także ten kaszlący system reptoicki tutaj w Warszawie na Grochowie, no nie podrobi prawosławnych z Białego Stoku, Świadków Jehowy, czy z Białego Stoku, czy z Warszawy, nieważne. Świadków Jehowy się nie podrobi bez Biblii. Nie ma takiej innej, drugiej mądrości. Tylko Biblia, tylko Bóg. Naśladuj Boga w Jego postępowaniu. Naśladuj Stwórcę, Jehowę Boga, w Jego sposobie myślenia. To wtedy tak. Na pewno się nauczysz, ale jeżeli nie będziesz się poddawał naszej edukacji, to przecież i tak nie będziemy nasilać, bo nie jesteśmy chamami. Ja nie będę krzyczeć jak Janek Witek, który wrzeszczał, krzyczał, no i grzema za swoje, no ale wiecie Państwo, my też nie jesteśmy przesądni. Ja w taką karę Bożą nie wierzę. Nie jesteśmy ciemni, nie jesteśmy zacofani. Bo tu katolicy to już dawno by tę filozofię ogłosili, tak jak ksiądz Bartołd u świętej Anny. A ma za swoje, w sensie coś takiego, jeżeli ktoś coś, Bartołd mówi u świętej Anny, coś złego robi, powinien się, znaczy coś mu się nie wiedzie, powinien się zastanowić, czy czegoś w życiu złego nie robi. Także proszę Państwa, ten uniwersum wiatracz mają już niedługo rozebrać, ale my nie podszywajmy się jedni pod drugich, bo nie ma takiej potrzeby. Niech będzie mądrość filozoficzna. No i teraz widzą Państwo, że nie ma sensu
pisać w Przebudźcie się czy Strażnicy docent, doktor habilitowany. Ba, nawet nazwiska autora, bo liczy się mądrość filozoficzna, pomysł, styl, dlatego też, co dla mnie jest obce, patenty, pomysły, sprzedawanie tego, handlowanie. Świat wszedł we wtórne jakieś kolejne faryzejstwo i u nich to się kręci przez 2000 lat, no bo przecież Ameryka to nawet 300 lat nie ma, także tam jest co innego. Wolność i swoboda, wolność i swoboda. A tutaj, proszę Państwa, kruszą kopie. O, gówno, a to czerwone, a to zielone, a to niebieskie, a to białe. Także widzicie Państwo, tutaj Mareczek się wypowiada jako mieszkaniec terenu, że Agnieszka Lichnerowicz, Ukrainka, że cały świat nie zaakceptował Ukrainy, a oni ciągle, a ta Lichnerowicz o Ukrainie, a oni ciągle te Lichnerowicz reklamują. Ja mówię, słuchaj, skąd wiesz, że to jest Ukrainka? To właśnie wszystko wyjaśnia, że skoro ona jest Ukrainką, to ona tam miała chody. No, także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki Państwu przesyłamy dzisiaj, 30 zdaje się, tak? Maja, może 31, bo to dzisiaj dopiero jest sobota imieniny kota. Także pełno cyganów jest, proszę Państwa. Także my nic nie nagrywamy powtórnie, nie kręcimy. To co jest, nawet orkiestra cyganów, cyganka, to zdaje się chyba, że tę orkiestrę tak tam w centrum lekceważono, prześladowano, ale wiecie Państwo, lepiej, żeby walczyć o wolność amerykańską, no bo tak było, że wam wolno, a im nie wolno. Nie. Lepiej zrobić tak, żeby wszystkim było wolno, skoro już będą rozbierać ten uniwersum, proszę Państwa, i coś innego stawiać. Zobaczymy, że katolicy strasznie kopcą. Dziś, wczoraj, jutro kopcą. Bardzo to nieładnie wyglądało też wczoraj, jak taka katoliczka a la cyganka usiadła sobie na murku przy parku Skaryszewskim, a nie, to było późno, i tak kopciła. Pijana, a kopciła. To ile to pożyje człowiek, jeżeli wbrew naturze występuje, prawu Bożemu? Kopć, kopć więcej, dziaduwo, kopć, kopć. Piękna si młoda, no bo jak to 15, 16, 17, 18, 19 lat, 20, a potem co? Także proszę Państwa, Warszawa, Praga, południe, cały czas Polska, katolicka Polska. A, także tam Waszyngtona ulicą, jak tramwajem pojedziemy, tam tramwaj, tramwaj stary, Warszawa stara, papież, wiara stara, do Pałacu Kultury. A tutaj to nie są pałace. Tutaj, proszę Państwa, jest Praga i tu jest miejsce, gdzie ma prawo mieszkać gruby cygan. No niech on wyszczupleje, my życzymy dobrze dla niego. Póki co ulica Wiatraczna was zaprasza. Ale wiecie Państwo, okazuje się, że tak, gruby cygan was wcale nie będzie zaczepiał, tylko będzie jakiś katolik, pijak, który wcale nie jest on żaden pan. No, tylko co? Dziady chlają denaturaty. Tutaj jak Państwo jutro o 4 rano, nawet pójdziecie o 5 na Grochowskiej, na tych podwórkach takich, jak są przejścia pomiędzy domkami, to siedzą już na tych murkach pijaki i chlają, a to kupią, a to dostanie, a to zbiera, stoi pełno tego piwa niedopitego. Także proszę Państwa, no rzeczywiście w Warszawie to tylko żyć i w Warszawie nie umierać. Jest w Warszawie bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Państwo zobaczą, tutaj szczególnie przy tej ulicy Waszyngtona i tam przy numerze 51, jak nasza papieżyca mieszkała, która świadkiem Jehowy była. Przypominam, że nie ma świadków Jehowy, są to systemy cyganów, katolików, Żydów, proszę Państwa, Rumunów, cyganów, Żydo-Dziado-Gady, proszę Państwa, które to systemy mają ogromne szanse u Pana Boga Jehowy poznać prawdę, która jest bardzo inteligentna, która jest bardzo mądra. Prawda jest logiczna.
Lecz, jak to Biblia mówi, ludzie umiłowali ciemność, prawda? Woleli ciemność. Dlatego partaczka w radiu, proszę Państwa, Tok FM mówi ogólnie, że można pijąc kefir z dodatkiem tego, a tego, tego, mieć różny smak, kolor gówna. Ja mówię, zobacz Mareczku, widzisz, jak to oni, tak samo jak idziemy za Pałacem Kultury Stalina i Lenina, Żydzi, ateiści chcą poprawić po Bogu, tak jak u Was. Po drugie, katolicy chcą być święci od papieża. Co jedna, to chce być święcza od papieża. Po co to robić? Niech papież będzie papieżem, niech Bóg będzie Bogiem, niech Jahwe będzie Jahwe. I trzeba było nie wyrzucać na przestrzeni wieków, jak jeszcze nawet Ameryki nie było, imienia Bożego Jahwe, elementów poszczególnych z Biblii. Trzeba było jednocześnie nie wprowadzać dogmatyki Trójcy, duszy nieśmiertelnej, życia pozagrobowego i w ramach pogańskich tradycji trzeba było nie przyjmować żadnych pogańskich świąt ani uroczystości, o których mówi Pismo Święte, że nienawidzi dusza moja je tego wszystkiego, te pogańskie, jeśli rzeczy są, nienawidzi tych spraw dusza moja. A gdy przychodzicie, stajecie przed moim obliczem, a któż tego wymagał, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Czy jaskinią zbójców nie jest w oczach moich ten dom? Oto ja to wszystko widzę, mówi Jehowa zastępów. Proszę Państwa, Księga Izajasza, Jeremiasza, proszę czytać Mateusza. Jest parafraza, proszę Państwa. Także Mareczek nie podrobi żadnego Świadka Jehowy, ani ten jego Grzesiek, który jeszcze głupszy jest od tego Mareczka. Dlaczego? No dlatego. Gdzie papieżyca mieszkała? Tutaj zaraz przez okno. Zobaczymy. Gdzie papieżyca mieszkała? Pod numerem 57, 67. Minęłyśmy. Jej ogród pierwsze miejsce w konkursie zawsze ze względu na piękne kwiaty zajmował. No. To jest ten balkon nad napisem grenadierów. Także widzicie Państwo, tu w Polsce wszystkich przyjmują do pracy. Że zatkało mnie, bo taki cygan, myślałam, że on sobie żarty robi. Ale rzeczywiście, bo wyszli z kolegą, cygan z kolegą i babkę złapali i po prostu wypisywali bilet karny, ale jemu pikało rzeczywiście. Przyszedł do mnie, ja mówię, że zaraz znajdę. Proszę Państwa. Także proszę Państwa, cuda nie widy. W Polsce katolickiej, Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, Most Poniatowski i szybciutko do biblioteki uniwersyteckiej. Już nawet na Koszykową
28 się nie wybieram. Dzisiaj zdaje się, czy jutro też ostatni dzień, bo już od nowego roku akademickiego i września też w ogóle będą nowe komputery w nowej sali, bardzo dobre. To może dlatego teraz to skapciało. Ale wiecie Państwo, nawet zwykłego filmu Państwo tam nie przerzucą na koszykowej 28, no bo oni zabrali pamięć komputerowi. No to jeżeli zabrali pamięć komputerowi, no to chcą, żeby komputery chodziły. No to to jest zrobione świadomie, z braku pieniędzy, aby tylko ludzie oglądali troszeczkę ten internet, bo to dużej pamięci wtedy nie trzeba. Jak sobie tylko tam